Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5. Jak się nazywa? Życie Maciusia? Chyba tak się nazywa ta seria. Życie Maciusia. Siemanko Kalu. Kalu jest przy ze mną. Dobry, witam, witam, jak zawsze. Jak widzicie, pewnie Maciuś śpi. No, wszystko wychodzi na to, że Maciuś śpi. Ma jakieś dziwne drgawki nocne. Ponieważ, no, ciężko było dnia wczorajszego. A to, co się działo dnia wczorajszego, możecie oczywiście zobaczyć na kanale Kalucha. Dokładnie tak, ale kurde, no stary, dzisiaj musimy kontynuować, bo dalej jesteśmy w kropce. Tak jest, no, nie mamy... o Marcinka. No właśnie, long story short, Marcinek ma problem. Nie możemy sobie poradzić z Marcinkiem, w związku z czym musimy znaleźć do niego nianię. I dzisiaj jest kolejna tura przesłuchań niań. Zeszłym razem się nie udało żadnej znaleźć, a być może teraz nam się uda. No zobaczymy. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że na twitch.tv/shio mamy streamy z serwera Roleplay, gdzie głównym bohaterem jest Maciuś Smęczur. Wejdziemy się tam codziennie o 17, więc wejdź teraz, załóż sobie konto, jeżeli jeszcze nie masz, i kliknij przycisk obserwuj. Halo! Ile ty możesz spać, człowieku? Gdzie masz syna? Jej, o co ci chodzi? Co ty jesteś taki brudny? Czy wy się w ogóle myjecie czasem? Ja pitole. Czemu tu są race rozbite? Chwilę nie patrzyłem się, a co wy robicie w ogóle? No stary, nie wiem, no znalazłbyś swojego syna, no nawet syna nie potrafisz znaleźć. Ja pitole, chłopie. Trzeba ten nianie znaleźć, bo ja bym tyle rzeczy porobił. Ale zaraz, ale chwila, ale co to? Już teraz ta nianie już przychodzi, czy co? O co chodzi? No zaraz będzie, o 12 miała być jakaś lambadziara. Czelej tam w okno! Co ty jest? Ten znowu coś ogarnie, na zewnątrz. Tam w okno, Marcinek. Co znowu robi Sergiuszek? Ja stary, nie mam siły, musimy Sergiuszka zamknąć. Czy do niego warkot, nie? Ja się boję, do niego warkot jest zawsze stary niebezpieczny, absolutnie. Nie możemy znaleźć Sergiuszka, który znowu coś odwala z synkiem. Tutaj jest balkon. Są tam? Też ich nie ma, ja nie wiem, gdzie oni są. Sergio! Sergio, gdzie ty jesteś? Hej, na balkonie! Jak na balkonie, jak jestem na balkonie i was nie ma? Czy ty rozumiesz, że czy ty z dzieckiem moim stoisz na krawędzi, jak tu nawet barierek nie ma? Czy to oszalałeś? Co jest? Sergiusz, z czego ty się śmiejesz? Będziemy musieli teraz dzwonić na karetkę. Czy to w ogóle cokolwiek ogarniasz? Stary, przeżyłem. Przeżyłeś? To dobrze, dobracaj tutaj. Marcin. Stary, no Marcin pomrukuje, jest źle. Nie łaź z wujkiem Sergiuszem i nie róbcie jakichś niebezpiecznych akcji, rozumiesz? Co czemu? Dlatego, żeby nie chcę degenerata wychować. Dzisiaj opiekunki szukamy, więc lepiej wynoś się na górę, przebierz się w jakiś normalny strój, a nie jakieś gangsterskie łachy i zostaw mojego stan spokoju. Wujka Sergiusza się nie słuchaj. Opaki! Co ty robisz? Co jest? Ej, bo ta baba w sumie strasznie się niecierpliwi. Zaraz stracimy ostatnią szansę na opiekunkę. Może byśmy ją przyjęli w końcu. Ja pitole, przyglądaj się i wygląda jakoś w miarę ogarnięcie, czy to w ogóle nie ma sensu? Przypominam jedną osobę, ale no sam ocenisz. No dobra, zobaczymy. Nie mnie oceniać, nie po wyglądzie. Marcin, ty zostań w domu, dobra? Rozumiesz? Idź sobie do kuchni, albo tu sobie usiąść i nie przesadzaj. Jestem, dzień dobry. O, ten jaki pozytywny świr. No i fajnie, można się po ludzku ubrać, a nie jak gangster. Ty też tu zostań z Marcinem i go pilnuj. Nie, to ja zostanę, idźcie razem. O, albo ty zostań, no. Ty zostań, tak, Sergiusz ze mną. Chodź gnoju, chodź. No i dobre pytanie, kim wychodź gnoju, nie? Ten też nie jest w wychowaniu. A to nie jest ta? Pani Bożeno? Mhm. A czemu nie? Znaczy jakby nie spodziewaliśmy się pani, to chodzi. A widzisz, mam dobrą rękę do dzieci. A bo wie pani, bo jakby wie pani, że ja, że to ja Maciek Smęczur. Wiem. Ja jestem Sergio. A i wiedziała pani na ogłoszeniu też, jakby to nie dziwi panią. A czemu miałoby dziwić? Nie mogę, stary, patrzeć na tego jej wąsa. Widziałem różne rzeczy. Co tam się dzieje? Kto tam my rozmawiamy, to jest, stary, pani higienistka. Dobra, wejdźmy do środka, porozmawiamy, no. Sergiusz, okay. Zaprowadź panią. Ja pitole, to jest Bożena. Tutaj jest wyjście do domu. Stary, to jest Bożena. To jest Bożena, Sergiuszek i coś tu tutaj masz. Jest na lewo. Au! Jeszcze raz co wy robicie? Ja pitole! Stop, dobra. Co ty robisz, Marcin? Ja go nauczę, Marcin! Ty chowaj tą pałę, bo zaraz jak w łeb dostaniesz tą pałą. Pani Bożenko, to jest delikwent, nazywa się Marcin, jest z nim straszny problem wychowawczy. Już 3 normalnie opiekunki przerobiliśmy nawet chyba, czy nawet więcej. I kurczę, no i dalej jest problem. Jak tak się patrzy, no to bardzo ładny chłopak. To może zrobimy tak, że my panią tutaj zostawimy z nim. Pani coś, może jakąś rozmowę chowaczą. Zobaczymy, jak się pani sprawuje, nie? Bo nie chcemy jakby od razu, wie pani, przesądzać, nie? Nie wiem, czy ten wąs nie będzie przeszkadzał, czy jakby niedobrze było go zgoić. Albo nie, jest w sumie okej. Okay. No i co, stary, na temat sądzisz? Bożena? Stary, jestem pełen obaw, serio. No właśnie. Ona w szkole nie ogarniała, co dopiero tutaj, no nie wiem. No właśnie, nie? No ja nie wiem, ja nie jestem przekonany co do tego. Ale może się sprawdzi, kurczę, no była w końcu higienistką, więc jak musimy jej zaufać. Zobaczmy, jak sobie no, poradzi. Coś tam pewnie ma, wiesz, jakieś pojęcie o ogarnianiu dzieciaków. Coś tam pewnie ma. Takiego diabła wcielonego ogarnie. No właśnie, no bo nie, mamy już takie, to już jest krytyczna sytuacja. Albo bierzemy go do poprawczaka, bo naprawdę już sobie z nim nie poradzimy. Albo Bożena jest naszą ostatnią nadzieją, więc no zobaczymy, co się wydarzy. Niedobre te fujary, nauczyłem się w szkole
taki ze stresu palę czasem. No niedobre, po co my to w ogóle palimy? Weź to wywal. Czego będzie gdzieś oddać? Słyszałem o takim zakonie, stary, co zmienia ludzi. Zakon? Że na księdza go dać? To jest dobry pomysł. No niekoniecznie na księdza, ale oni tam na mają metodę. Zakonną. Na siostrę! Genialne! Może też tak być. Jadłeś coś dzisiaj, czy nie? Coś tam robił. Nie? A jesteś głodny? Mhm. A chcesz mi pomóc przygotować jedzonko? Okej. Okay. Aha. Maciek, kurde, niezręcznie tak stoisz, weźesz. Wiem, wiem. Aha, sorry, kurde, rzeczywiście. Wyciągnij makaron i mięso. Spaghetti, normalnie by rzucił patelnią. Robią spaghetti, o jej nie bije po głowie patelnią? Powinieneś taką Bożenę mieć przy sobie. Co? No przecież, zobacz jak ma do niego rękę. Dobra, połóż tam. To stary, co byś miał czas na robienie różnych rzeczy. Ale co ty sugerujesz? Co ty zanujesz w ogóle, chłopie? Podoba ci się Bożena? Stary, ona ma wąsa. Hejka, jak tam? To tak patrzyłem. Ty pasujesz do tej pani. Co? No, tak, nie wiem, no, pasujecie do siebie. No, też tak uważam. Nie podoba ci się ona? No, tak na ciebie patrzy, tak? Tak, Maciek, no. Tak, nie wiem, dawno nie widziałem takiego wzroku, takiego pewnego, no wiesz, pociągu. Sergiusz, czy ciebie popierdzieliłoś do reszty? Ja nie, no, tylko, i Bożena? Ty nie, no wiesz, że ja nie lubię miłości, ale no tak jak ona na ciebie patrzy, to ja byłem trochę w szoku, nie, no, nie, dlatego poszedłem. Ewidentnie, stary, coś chce od ciebie. No dobra, ale w sumie rzeczywiście, jakbym ją poderwał, to byśmy ją nawet za darmo mogli zatrudnić, to może no, faktycznie wiesz, ją wiesz, wyrwę. Co chodzi, no... No dobra, może spróbujmy, faktycznie, to jest dobry pomysł. Ja znam dobre miejsce na randkę, to ogarniemy to. Stary, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Venture X Bożena? Jakie były z tego dzieci, chłopie? Dziewczynki z wąsem. Dziewczynki dużo z wąsem. Bez kitu. Ci tu przy obiedzie, stary, stoją. Nie gadaj, tam coś stoi jeszcie. Bo jakby ja chciał porozmawiać z panią tak Marcin, wstępnie, Marcin, okay? Marcin. Mhm. Bo wie pani, bo okay. To pani, proszę za mną, proszę za mną. Wziąłem do salonu, stary, idzie tutaj, ja pieprzę. Nie mogę na nią patrzeć, stary, jak ona ma kok. Dobrze, więc sprawa jest następująca. Wie pani, bo chcielibyśmy sprawdzić, jak się pani sprawuje w terenie. Przepraszam, a jeszcze mogę o jedną rzecz zapytać? Mhm. Bo jakby wygodniej, bo jakbym mógł mówić pani na ty, nie? Rozumie pani, bo to takie kurtuazyjne sytuacje to niedobre są. Mhm. Cześć, Bożenka. Cześć, Maciuś. Ona powiedziała do mnie Maciuś, stary, nie, obknij, stary, skręca mnie. No, to pojedziesz ze mną i pojedziemy w takie miejsce w teren, tam sprawdzimy jak się sprawujesz. Okej. Okay. Ale tak w ogóle to... bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz. Nie, stary, aż mnie mrozi po prostu, aż... Aż mnie mrozi. Myśl o pieniądzach. Myślę o pieniądzach, stary. Ja pierwszy, ale tak gni jak na nią patrzę, stary. Ona ma te okulary, jakieś pilotki. Tą fryzurę, taki niechlujny kok. Wiem, bo ja podglądam, stary, ja, z drugiej strony. Najgorsze są te jej zmarszki na czole. One są straszne. 3 hours later. No i jak się jechało, pani Bożenko? Fajnie? Fajna furka? A, fajnie, fajnie. Dobre oświetlenie, LEDy romantyczne, różowe. LEDy. Ale szybko jechaliście, sexy. Fajna fura, Maciek. No starałem się pokazać pazur. Smeczysz najgorszy podrywaniu. Jak zadrapałeś? A coś czuję, że poleci na to, stary. Gdzie idziemy? Stary, no... pod most. Idziemy pod most. Smeczysz ma kolegów pod mostem, Meneli. I on zbiera puszki, nie? Więc jakby tam ją sprawdzimy. No i jak tam? Dzisiaj fajna pogoda, chyba, nie? A no ładna, ładna. Co lubisz robić? Dużo rzeczy w sumie. A lubisz na przykład połowić ryby? A czasami się łowił rybki nad jeziorkiem. No to fajnie, bo nawet ja w sumie nie lubię, ale coś wymyślimy. Dobra, to się nie uda, stary, to się nie wiem, czy to się uda. Nie ten wiem, czy to będzie zainteresowana. Uber cringe'owy, stary, to nie robił. Proszę sobie usiąść tutaj na kanapie. Pani... Bezpieczne jest? Usiądź sobie tutaj i fajnie będzie, sobie pogadamy. Znaczy Marcin będzie mógł się po... Marcinek, wejdź do tej budy. Co ty robisz? Co wy robicie? O. Co, to jest jakaś buda dla Marcinka. Kurde ty, bo zaraz spadnę z niej, ale to jest stabilne. To nie jest dla Marcinka, co wy robicie? To jest czyjś majątek. Co wy robicie? Czekaj, próbuję tam wejść. Dobry. Ej, ona powiedziała, o fuj stary. O kurde, ktoś mi uderzył. Ej, zostaw ją, ty, frajerze. Brodaty... frajerze? No, ty! Jesteś skończonym frajerem, wypieprzaj stąd. I co? Obroniłem. Ty przyprowadziłeś. A. No obroniłeś, widziałem. Stary, nasza pani ma problemy tożsamościowe, powiedziała widziałem. Co? I się poprawiła, widziałam. Jest bardzo źle. Czemu powiedziałaś jakby w formie męskiej, a nie... Przysłyszało ci się. Czasami człowiek słyszy to, co chce usłyszeć, a nie to, co ludzie mówią. Ale dialog zawaliłem.
bo ja to się nie znam za bardzo na takich spotkaniach. Nie wiedziałem, co zaproponować, myślałem, że to będą moi jacyś koledzy, coś się pobalujemy. A jakie spotkanie masz na myśli? A, znaczy się Państwo, Marcinka przetestować. Jeszcze nie, stary! Marcinka, nie, spokojnie, dobra, to możemy pójdziemy w inne miejsce, zapytam się kolegu, może coś fajnie, sorry. Stary, uciekłem od niej, się straszyłem. No nie wiem, stary, czy to było udane, musimy porozmawiać na temat zaraz, zbicie z stary, z jakaś lepsza lokacja musi wlecieć. Wy musicie zaproponować, stary, Maciuś z Męczur nie ma głowy do tego w ogóle, to jest bez sensu. Macie jakiś pomysł, chłopaki, bo no nie idzie nam ta randka. Miałem to powiedzieć, że ty, stary, jesteś beznadziejnym randkowiczem. Many, many minutes later. Stary, jak ja teraz mam jej wytłumaczyć, czemu jesteśmy w kawiarni? Ona tutaj siadła i przyszła, ale no nie wiem. Stary, ja widzę was kątem oka tam. No musisz działać, no stary, no to jest twoja jedyna szansa. Stary, ona siedzi jak mężczyzna, jakby siedziała, oglądała mecz piłkarski. Ona nie wiem, stary, ona się pomyliła z płcią, jak rozmawia ze mną. Ona nie jest kobietą. Mam pewne stary, podejrzenia. To wyjdzie w praniu, to zobaczysz już później, ale ty teraz musisz zyskać nam za frik ten, opiekunkę, bo tu młody odwala, nawet nie chcesz widzieć, co on robi po przeciwnej stronie ulicy. Dobra, to słuchaj, zasłania. To mam pomysł, zrobię tak, zapytam się ją, czy lubi krwiste steki. Stary, żadna kobieta nie lubi krwistych steków. No to racja, to masz rację. I spróbuję to zamówić, zobaczymy, czy to zje. Tak czy siak spróbuję zamówić, tam mi daj znać, bo cię nie widzę, stary. Dobra, dam znać. No i co, podoba się okolica? Słuchaj, co, i fajnie dzień dzisiaj raczej jest, nie? Że ze mną se spędzasz czas. Zastanawiam się, co tutaj robimy. A. Dzień dobry. Dzień dobry. Co podać? Słuchaj, Bożena, lubisz krwiste steki? Mhm. O kurde, stary, lubi! Przepraszam bardzo, ale to jest kawiarnia taka wegetariańska, nie? Co? Kawiarnia wegetariańska. Sprzedajemy tutaj mięsa, tak? Sprzedajemy tylko sałatki. Jak nie sprzedajesz mięsa? Normalnie, proszę pana, nie sprzedajemy tutaj mięsa. Jeżeli panu coś nie pasuje, nie musi pan tutaj siedzieć. Czekaj, chłopie, masz mi załatwić krwistego steka, choćbyś na szczudłach tu miał przyjść, pajacu. Pan nie rozumie, że tu jest kawiarnia? A ty nie rozumiesz, że chcę krwi z tego steka, frajerze? Masz mi to przynieść natychmiast, nie interesuje mnie to, co to jest, idź do burgerowni to kup. Dobra, pajacu, słuchaj, jeżeli się nie uspokoisz, to cię stąd wyproszę, tak? Co powiedziałeś? Pajacu. Powtórz to jeszcze raz. Pajac. Powtórz to jeszcze jeden raz. P-A-I-A-C. Jak powtórzysz to jeszcze jeden raz, to naprawdę się pogniewamy. A co, stary, kurde, masz, ja nie wiem, przyjść. Głuchy jesteś, kolego? Stary, jest spina. Chłop normalnie jest jakiś pospinany. Zapraszam na mnie. Do wyjścia. Słuchaj, czemu? No, takim co to za problem w ogóle? No nie wiem, jest jakaś... Poczekaj, Bożena, my to wyjaśnimy. No jest spina, bo... stary, on nie chce mi sprzedać krwistych steków. Smęczu się wkurzył. No hej, dobra, hej, bo my to zobaczymy. Co jest? Co? Gleba! Ty, kurde! No to żeś szybko go załatwił. Co ty zarobił? Co ty zrobiłeś? On zaraz dzwoni po policji. Ja chciałem tylko się z nim powstrykać, a ty go już znakowywałeś jednym ciosem? Przepraszam! Marcinek, wyjmij z ust! Wyjmij szybko, Marcin ma papierosa w ustach? Nie. Pokażesz takie cukierki papieroski. Ja pitole, zostawić go 5 sekund z wami. Ja to za dużo. Zbożna powiedziała, ja za dużo. Sorry, że tak wyszło, jakby chciałem, żeby była taka między nami, wiesz, fajna relacja, nie? No, taka... Dlatego cię zabrałem tutaj na tą, braku lepszego słowa, no, randkę, wiesz. O kurde, powiedziałem to, stary. I co miałeś na celu? No tak, wiesz, lepiej się poznać. Wszczynając awanturę w kawiarni? Coś w tym rodzaju w sumie. Tak wyszło. I co, podobało ci to? Męsko się zachowałeś. To stary, powiedziałeś, że męsko się zachowałem. Z ust kobiety z wąsem to jest najlepszy komplement. W sumie kręci mnie to. Kręci ją to, ja pitole, stary, lepsza! Ja pitole, nie? To słuchaj, to może wyskoczymy jeszcze dziś w jedno miejsce i... Wiesz, no, jakby tą robotę już masz, nie? Ale musimy, wiesz, unormować te stosunki między nami, nie? Żeby tak było albo, wiesz, albo bardziej profesjonalnie, albo wiesz, co chodzi, nie? Mhm. Ja pitole, wy coś znowu odpieprzacie. Co wy robicie? Czy to jest czyjeś auto? To jest auto tego chłopa, tak? Ja pitole, zostawić was na 15 sekund. Zostawcie to auto! Ja pitole! Chciał cię bić z tobą, to niech ma za swoje. To pakujcie się do tego auta już do cholery i jedźmy gdzieś, no, bo to jest masakra, co zrobicie. Co się wydarzyło, stary? No chodź, to pogadamy, chodź. Powiedziała, że zachowałem się męsko i że ją kręcę. Ja jestem na serio? Na serio. I powiedziała, że zgoli dla mnie wąsa. O kurde. Nie, to tego jest nie, przełomowy tego, moment, nie, te, tego nie powiedziała, tego nie powiedziała. To cofam. Ale wiesz, żebym ją wziął na twoim miejscu? No. Na zachód słońca, gościu. Masz ją na zachodzie. Kurde, dobry pomysł. To zabierajmy się w samochód i róbmy to.
later that night. No nie wiem, chłopaki, trochę się boję. Dasz radę, ty jesteś smęczur macie. Wiesz, ile ty lasek miałeś w życiu? Ile? No nie wiem, może z dwie? Może z jedną. Ale masz dziecko! To już no oznacza, właśnie, stary, że jesteś, masz wysoki level. No właśnie, ale czy to jest dobry pomysł? Marcin, czy to pasuje? Że jakby, czy to jest okej? Okay? On ją lubi, stary, co z tego, że nie gada? No nie wiem, nie mrawo to brzmiało. No dobra, no to co, mam iść do niej? Po prostu mam jej powiedzieć. No. Sergiusz, powiedziałbyś coś, kurde, zmotywował kolegę. No ale powiedz, że ładny wieczór, ładny dzień i że jest fajna i że... Kurde, jak ty mówisz, że pogoda ładna, jak deszcz pada, ja pitole. Jeżeli to jest prawdziwa miłość, to przestanie. Ja pitole, na szczęście. No dobra, to jest chyba znak, chłopaki, chyba znak od Boga. Lecę! Ładny zachód słońca, nie? Taki trochę reumatyczny. Przepiękny. To myślisz, że na przykład chciałabyś wyskoczyć czasem ze mną na krwisty stek, bo wiem, że lubisz, czy nie? Czemu nie? Bo już się troszeczkę obawiałem, że wiesz, że no, że ta sytuacja no nie wyszła tak jak chciałem tam w kawiarni. Nie miał steków, no co miałem robić, nie? Trudno się mówi. No. Ale tutaj za to jest fajna restauracja z owocami morskimi. O, super, to możemy skoczyć. Co ty na to? Mała? Ja pitole, stary! Nie do... Nie dzwoni. Ale para, czekaj, dzwoni ktoś do niej, dzwoni ktoś do niej. Co jest? O, stary, ktoś do mnie dzwoni, jest źle. Już leciał. Muszę lecieć. Co? Muszę iść niestety. Jak to iść? Teraz? W tym momencie? Tak. Ale tak po prostu? Zostawisz mnie? A mieliśmy iść do restauracji, spędzić razem wieczór czy coś, nie? Kiedyś ci może ci to wytłumaczę. Jak? Stoj! Bożena! Stary! Nie wiem, rzuciła. Maciuś Smęczur został sam na zachodzie słońca. Chyba coś się rozumie. Bożena go opuściła. Jestem załamany. Maciuś jest załamany, odchodzi. Hej, Miku. Co jest? Dajcie mi spokój. Co się stało? Zostawiła mnie. Co? Powiedziała, że musi iść coś do niej, zadzwonił pewnie jej facet. To się nie uda, chłopaki. No nie, no nie poddawaj się, no może nie facet. Musimy jej zacząć płacić po prostu, nie ma innej opcji. Kurde, myślę, jest takie przysłowie, chłopak nie ściana. No właśnie, możemy go pobić w sumie. Że ona jest chłopak, o to chodzi? A nie, ale że się... jej chłopak, no tak, on też może być chłopak. Ale nie przy Marcin, co ty robisz? Co? Piwo walbro... Nie, to była ta wanilia w proszku. Czy wy jesteście poważni? Tak. Daliście browara mojemu dziecku? Nie, ja wypiję wszystko, trzeba butelkę. Dlatego stary, musimy mieć opiekunkę, pusto. Bo zobacz co tu się dzieje. Ja pitole. Bez picia. Ja pitole. Sergiusz, nie odzywaj się już, zamknij się po prostu. Ja nie wiem jak to nazwać, to jest po prostu jakaś paranoja. Więc przy tym smutnym zachodzie słońca niestety muszę was pożegnać. Maciuś Smęczur, no nie jest to jego dzień, ale było bardzo blisko. Prawie się udało, więc miejmy nadzieję, że następnym razem, kiedy już będzie okazja, wszystko się uda. Dobra, chyba jesteście gotowi. Wracamy do domu.